się Mandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jest mi niezmiernie miło gościć Was na tym kanale już ostatnimi czasy, to praktycznie prawie, że codziennie. Absolutnie się cieszę z tego, że pozwalacie mi na to, ażebym codziennie działał i że chcę się Wam to oglądać. O, właśnie zerwałem strunę w gitarze. Przepięknie to zrobiłem. Super. Natomiast tak, sprawa wygląda w ten sposób, że wszystkich tych, którzy nie lubią mojej gry, to ja bardzo pocieszę, bo dzisiaj nie będę praktycznie prawie wcale grał na gitarze, która jest prezentowana. Grał będzie Liper z okazji 600-lecia naszego pięknego miasta Łodzi. Wszyscy, którzy wiedzą, o co chodzi z piosenką, która była zagrana na samym początku, zobowiązani są do... w komentarzach są zobowiązani do tego, ażeby uświadomić tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. No generalnie minęło 600 lat Łodzi i minęło gdzieś tak z 23-22 lata słynnego przeboju o Łodzi, który kiedyś nagrał zespół Mołca. Mówiąc o Łodzi, oczywiście chciałem wszystkich zaprosić do sklepu Guitar Center na Brukową, gdzie można kupić gitarę Sire. Niektórzy mówią Sire, niektórzy mówią Sire, można powiedzieć Sire. Generalnie jest to gitarka taka, no one są już omówione na kanale, tak? Więc są to gitary robione w Indonezji, zdobywające coraz więcej, że tak powiem, popularności. Najpierw były basy od Markusa Millera, te są od Larego Carltona, firma nazywa się Sire, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast, no mówię, dwóch takich gitarzystów sobie to gdzieś tam sygnuje, gdzieś tam ma jakiś wpływ na to, jak te gitary powstają. I jak powiedziałem, to są dosyć tanie, bo one kosztują, z tego co sprawdziłem, to nawet mniej niż potem mówię w filmiku, czyli okolice 2,5 tysiąca złotych. Dosyć tanie instrumenty, które no fajnych, dużo różnych feature'ów posiadają. Na kanale jest już taki instrument z humbuckerami. Jest test, który jest bardzo podobny do dzisiejszego testu, bo jest to test, w którym będziemy się bawić w zakrywanie oczu i będziemy zgadywać albo sprawdzać, czy cokolwiek innego robić, jak się ma zakryte oczy, która gitara jest tą gitarą, a która jest na przykład Gibsonem. Kiedyś chyba właśnie w przypadku tejże gitary z humbuckerami zrobiliśmy taki test z kulą. Dzisiaj gościem odcinka, jak powiedziałem już wcześniej, ku uciesze wszystkich tych, którzy nie lubią, jak ja gram na gitarze, dla odmiany jest Liper. Ja na tej gitarze zagram bardzo, bardzo mało w odcinku, co nie oznacza, że nie sprawdziłem jej sobie, żeby, wiecie, nie nagrywając jej oczywiście, żeby móc się na jej temat wypowiedzieć. Natomiast z racji na to, że Liper twierdzi, że ja gram na gitarze jak łamignat, no to powiedział tak, słuchaj, no masz tą gitarę na P90, to może potrzeba trochę więcej tej subtelności, może byłoby przyjemniej, jakby ktoś troszeczkę zagrał trochę inaczej. No rzeczywiście ma inne brzmienie z ręki, rzeczywiście zupełnie inaczej się, wiecie, zachowuje, jeżeli chodzi o grę, i nawet jak gra bardzo proste rzeczy, to potrafi je ładnie, tak dynamicznie zagrać. Może ja też tak potrafię, ale nie mam takiego czuję, jak nagrywam, to jest też coś takiego, że wiecie, no jak mnie się zapala czerwona lampka, to mam pewnego rodzaju zagrywki. Jak Liperowi się zapala czerwona lampka od nagrywania, to on ma pewnego rodzaju swoje zagrywki. I dzisiaj sobie tych zagrywek posłuchamy. Więc posłuchajmy pierwszej. Pierwsza będzie na kanale przesterowanym na Labodze. Thank you.
No i już słychać, że jest to gitara do rocka, do bluesa, że jest to instrument no, przez te P90-tki, no nie nakierowany na granie jakiegoś metalu, czyli znowu gdzieś tam można sobie iść w punk rocka, w jakiegoś stoner rocka, w klasyczne takie granie hard rockowe, być może gdzieś tam również, chociaż wtedy już na troszeczkę większych gainach te brumy mogą nam przeszkadzać. Tutaj oczywiście pomocna będzie bardzo bramka szumów. Słychać też, że gitara ma bardzo, bardzo dużo dynamiki. Słychać też, że gitara po prostu bardzo ładnie się odzywa właśnie przy lżejszych uderzeniach ręki, przy mocniejszych, że te pick-upy potrafią tam, wiecie, zazębić, wzmacniać w taki sposób, napędzić właściwie, może lepsze słowo jest napędzić. Ostatnio tyle tych fuzów nagrywałem, że wszystko mi się zazębia. Napędzić wzmacniać przy mocniejszym walnięciu do troszeczkę większej pracy i do wydania z siebie większego roar. Ale generalnie mimo tego, że tutaj są dwa singielki, no to jest to instrument może nie tak uniwersalny, że zagramy na nim naprawdę, nie wiem, metale i wszystko inne, chociaż pewnie takie osoby się też by znalazły, ale w tych gatunkach, czyli jak powiedziałem, blues, pewnie też jakiś jazz, rock, gdzieś tam jakiś hard rock, punkowe rzeczy, grunge'owe, stonerowskie, jak najbardziej tutaj się da. Posłuchajmy drugie nagranie, powiem wam, że takiego grania jeszcze nie było chyba na kanale, niby prosto, niby nic się nie dzieje, ale no ja tak grać nie potrafię, więc bardzo się ucieszyłem, jak Lipper to zagrał. Drugie nagranie, symulacja Twina, czysty kanał Stonexa. Thank you.
Mamy tutaj tak. No ładnie zagrał, nie? Całkiem mu to wyszło. Mówię, nie by było prosto, a całkiem nieźle. Speckę sobie omówimy. Machoniowe body, które podobno jest z jednego kawałka drewna. Tak jest napisane na stronie Guitar Center. Teraz też widzicie tą speckę, widzicie cenę tego instrumentu, ale powiem wam szczerze, że to nie jest jeden kawałek drewna. Tutaj mamy jedno klejenie, tu mamy drugie klejenie. No są tutaj trzy kawałki drewna, ewidentnie są to trzy kawałki drewna i ewidentnie w ten sposób ta gitara jest skonstruowana, więc być może niektóre z nich, inne egzemplarze są z jednego kawałka i tym się szczycą, no tutaj są ewidentnie trzy kawałki, słuchajcie, to niczemu absolutnie nie przeszkadza. Na topie mamy klon, czyli jest to prawilnie tak jak w Gibsonie Les Paul powinno być, zresztą no wiecie, pierwszy Les Paul był właśnie na P90, czyli na tych tłustych singlach Gibsonów. Potem dopiero weszły humbuckery od Seta Lovera i na tym klonie mamy cieniuteńki fornir, który powoduje, że ta gitara jest taka, wiecie, no piękna, wyglądająca z tym bookmatchem, z tymi liniami. Tutaj ten klon falisty jest taki prześliczny, no ale nie jest to gruba warstwa takiego klonu falistego, tylko jest klon, na który jest nałożony cieniuteńki klon. Bardzo dobrze, że chociaż jest ten klon, prawda? Bo to już też robi tym wszystkim, dla których, wiecie, klon rozjaśnia brzmienie do Mahoniu i ładnie się z Mahoniem łączy. No to już tutaj robi robotę, a wyglądowo ten klon falisty robi mega, mega robotę. No gitara, jak widać, bardzo, bardzo nawiązuje do Les Paula, ale nie do końca tak naprawdę, bo jeżeli przyjrzycie się temu kształtowi, to nie tylko ten dolny róg, ale również tutaj na górze, no jest troszeczkę to wszystko inaczej, no ale jest to gitara typu single cut. Mahoniowy gryf, tutaj ze scarf jointem, podstrunnica wykonana jest z hebanu Makassar. I bardzo jest fajne wklejenie tego gryfu w korpus, bo jest tak tutaj, wiecie, ładnie zaokrąglone, tutaj jest dojście, tutaj też jest takie fajne wcięcie, więc wszystkim tym, którzy nie lubią tej grubej stopy gibsonowskiej, no to tutaj Sayer wyszedł na takie, wiecie, wyzwanie, że tutaj jest to wszystko tak troszeczkę bardziej wycieniowane. Nie jest takie płynne to przejście, ale już jest bliżej tej takiej płynności gitar nowoczesnych, to jest unowocześniony po prostu lespolowaty właśnie. Oczywiście mamy tak, binding na gryfie, na główce, binding na całym korpusie, no tak jak w standardzie, są troszeczkę szerzej rozstawione gałki, ale dokładnie jest taki sam układ jak w Gibolach. Tutaj mamy oczywiście płyteczkę, która nie do końca jest w tym samym kolorze, ale to pasuje, w Gibsonach też czasami nie jest to w tym samym kolorze. Bardzo dobrej klasy siodło. To siodełko tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę na to, że to wygląda bardzo, bardzo solidnie, to siodełko. I blokowane klucze, dzięki którym właśnie przed chwilą zerwałem jedną strunę. Ale zaraz ją założę i będzie git. Więc generalnie tutaj mamy blokowane klucze. Jest to jakiś tam feature, który, słuchajcie, no w gitarze za 2,5 tysiąca zawsze to dodaje do czegoś takiego, że jest ten efekt wow. Oczywiście gitara w tym momencie prawie jest to jak wyjęta z pudełka. I leciuteńko ją tam chyba troszeczkę gryfem pokręciłem i leciuteńko mostkiem. Nie jest to gitara, która jest taka, wiecie, no idealnie ustawiona, jakby ustawił ją wam jakiś lokalny serwis. Tutaj zapraszam oczywiście do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi, czyli do mojego serwisu, w którym byśmy tą gitarkę wam ustawili na absolutne cacy. A wiemy też o tym, że te gitary się ustawiają, bo kilka z nich ustawiliśmy już tak, że ludziom opadła szczęka, więc generalnie jest to na pewno instrument, który jest dobrze wykonany, jeżeli chodzi o to. Wszystko to jest w pięknym glosie. Na tym glosie oczywiście widać paluchy, jak się to dotyka, ale na przykład gryf już jest w takim leciuteńkim z tyłu matowym wykończeniu. Posłuchajmy Lipera, jak zagrał na barwie czystej, znowu przez La Bogue. Thank you.
Na stronie Guitar Center nie można nic znaleźć o profilu gryfu. No ja bym powiedział, że to nie jest taki super ultra nowoczesny gryf. Raczej jest on zbliżony do Sixtisa. Być może gdzieś tam zahaczającego o Slim Tapera. Co trzeba również powiedzieć, to bardzo ładne wykończenie boczków progów. Bardzo ładnie się to prezentuje. Powiem wam, że nawet tutaj im się to udało tak zrobić, że jest to fajnie zaokrąglone i razem z tą podstrunicą jest to zaokrąglone. To też jest cechą charakterystyczną wszystkich Sayerów, tych lespolowatych i tych stratocasterowato-fenderowatych również, że właśnie one mają leciuteńko pozaokrąglaną podstrunicę i wykończenie tych progów jest absolutnie rewelacyjne. To ułatwia grę tak naprawdę, to jest takie przyjemne w grze. Nie doczytałem się również też, jaki jest tutaj profil, w sensie radius samego gryfu. Podejrzewam, że jest normalnie, tradycyjnie 12 cali, ale jeżeli się pomyliłem, to możecie mnie w komentarzach gdzieś tam poprawić. Zawsze trzeba przecież widzowi zostawić pole do popisu w komentarzach. Jeżeli chodzi też o ten gryf, to progi są jumbo, chyba mają 2,7 mm, więc to są takie jumbo, medium jumbo. Jeszcze to nie są te wielkie 3 mm, ale już mamy tutaj oczywiście coś takiego. Chciałem też przypomnieć, że jeżeli robicie oczywiście zakupy w Guitar Center, to w opisie odcinka znajdziecie specjalny odnośnik do linka i z tym linkiem, jak sobie kupicie, to jest tak zwany reflink, będziecie mogli 1% z tego, co wy tam wydacie, przeznaczyć na kanał. Guitar Center przeznaczy na kanał, więc taka jest akcja, żebyś dał piątaka, tak? Tutaj mamy tak, próg pierwszy, no tak jak mówiłem, no rzeczywiście nie wygląda on tak nowocześnie, jak ostatnio jakieś tam gryfy. Tutaj sprawdzałem się i się dość konkretnie zdziwiłem, ale nie bójcie się, to nie jest gryf, który można nazwać, wiecie, jakimś kołkiem, to absolutnie nie chodzi o to, no po prostu jest tu bliżej jest do takiego, jak nie wiem, no gdzieś tam do Sixties, do Slim Tapera być może, mniej więcej to w ten sposób się prezentuje. Jeszcze raz to zmierzę, bo nie wiem, czy mi wyszło trochę mi się rozkalibrowało to ostatnio, ale no generalnie ten pomiar wychodzi taki, słuchajcie, to jest tak. No może nie jest to taki super ultra modern, ale nie jest to też w żaden sposób kołek, więc myślę, że Slim Taper jest tutaj najlepszym porównaniem i że Slim Taper jest taką najlepszą rzeczą, o której można powiedzieć. Jeżeli ktoś po prostu lubi Gibsonowato, a chce mieć trochę bardziej sportowo, to tutaj właśnie to jest to. Podejrzewam, że zaraz też doskonale się zaskoczymy tym, jak bardzo ten gryf jest gruby, bądź też cienki. Zobaczymy. Chruby. Kto mówi chruby? dobra, jedziemy. Więc tak, na progu pierwszym, uwaga, no 22,5, więc no tak jak mówiłem, no nie jest to 21 mm, tak? 22,8 na dziewiątym, za to 23,7 i na dwunastym 23,5, czyli tak w granicach błędu pomiarowego. No czyli mówię, no bliżej jednak jest tutaj tym gibsonowskim sytuacjom niż tym, co tam sobie gdzieś tam ostatnio znaleźliśmy w jakimś LTD na przykład, czy gdzieś tam. No. Więc więcej tradycji z czasów początków lotnictwa. 42,7 szerokość na siodełku. Szerokość strun na siodełku 35,8, szerokość na pierwszym progu 43,6, na progu piątym 47,8, na progu siódmym 49,1, na dwunastym 52,5 i na samym końcu gryfu 57 mm. Ważymy. 3,70 wychodzi, 3,68. Baterijkę muszę tu wymienić. 3,70, 3,68. No więc raczej gitara z gatunku tych cięższych bym powiedział. Więc to trzeba wziąć oczywiście pod uwagę. Znowu Leaper, w tym razem brzmienia Crunch i znowu Laboga, a później, szanowni państwo, specjalna, najważniejsza część tego testu, czyli ślepy test i ślepa zabawa. Kto dotarł, ten jest zajebisty. Przypominam o tym, że kanał można subskrybować, a filmik można polubić.
to odwrotnie jest. Filmik można polubić i kanał można subskrybować. Będzie mi bardzo niezmiernie miło, jeżeli wam się to uda zrobić. Przypominam również, że różne są fajne rzeczy, konkursy i tak dalej, i tak dalej. I że to wszystko na końcu samym odcinka po końcówce samochodowej. Znalazłem kilka końcówek, na mój apel też kilka osób odpowiedziało i końcówki wysyłało już, więc wysyłajcie, końcówki będą się pokazywać. Jedziemy z Niperem, a potem trochę zabawy i piszcie o tej zabawie, czy wam się to podoba, nie? Idea nie jest nowa, wiele kanałów to stosuje, na tym kanale też to było, więc to tyle. No, zabawa jest zabawa, nie? Gitara najważniejszą ze sztuk. Fragment dzisiejszego testu. Wszystkie gitary dzisiaj zagrał Liper. Ja się nie dotknąłem. Oczywiście grałem na tej gitarze poza, więc jak coś będę miał na jej temat do powiedzenia, to powiem. Ciebie się zapytam później o wrażenia, ale teraz sobie zrobimy generalnie... Zobaczymy, co Liper wybierze. No i będzie to Sire L7, tamten właśnie, który dzisiaj jest przedmiotem naszego testu. I to będzie gitara, która jest jednym z wioseł. Druga gitara to będzie Samik Avion. Trzecia gitara to będzie Gibson Les Paul Standard. Żeby było tak, że tutaj są single, tylko w Samiku nie ma singli, ale on i tak tego nie usłyszy. To tutaj są rozłączone te hamby na single. No i czwarta gitara to taki oto melody maker, też na P90, więc zobaczymy sobie o co chodzi. Zakładaj okulary, zamykaj oczy, żeby nie było. No i tylko nie podglądaj, nie? No, postaram się. Cały test jest wykonany przez Tonexa na brzmieniu Voxa AC Milan. Dobra, poproszę. Gitara numer 1. Graj. Ciężko. Najpierw spróbujemy zrobić tak, żeby wybrał, czy wie, która to jest ten Sire. Dobra, to już oddaj. A, ten, okej. Okay. Ten dzisiejszy testowy, który to jest, czy będziesz wiedział? Czyli to była pierwsza gitara, okej, okay, dobra. To była gitara numer 1. Gitara numer 2. Póki co myślę, że to jest numer 1, ale jeszcze... Mhm. Proszę.
teraz myślę, że to jest ta. Mhm. Masz już? Trzymasz? Trzymam, no. Na pewno? Tak. Na pewno to nie jest numer 2, 100%. Mhm. Proszę, numer 4. Przypominam jedno, jak widziałeś... Nie widziałem, ale co? Ale jak widziałeś wcześniej, jak grałeś, bo wcześniej grałeś na tych gitarach, no, to miałeś tak, że powiedziałeś, która ci się bardziej, która ci się mniej. Która ci się najbardziej podoba? Numer 2. Numer 2 ci się najbardziej podobała? Tak, tak, najlepiej mi się na niej grało. Dobra, a która twoim zdaniem to jest Sire? Teraz myślę, że ta. No. A dlaczego? Jest... Chyba najtwardsza jest. A, no dobra, no to w teście są rzeczywiście inne struny, to może to, tak? Ale nie, że taka jest i chyba najbardziej... No, chociaż nie, bo to mi... To jest za mocno... to nie może być tak. To nie może być tak. Nie, moim zdaniem chyba jednak nie. Moim zdaniem 3 albo 1, ale nie jestem pewien teraz. 3 albo 1. Tak. Dobra, no to teraz zrobimy następujący bajer. Oddaj tą. Tu wydaje mi się, że jest humbucker, ale nie jestem pewien, czy tak, tak mi się wydaje. Spoko. Fachowiec. A, mu to jest, tak? Tak, tam jest podobno taki przycisk. Dobra. Teraz ci nie mówię, którą masz, a czy numer jeden, czy numer ktokolwiek. Okay. Po prostu zagraj. Aha. Sire. To nie jest Sire. To nie jest Sire, tak? To nie jest Sire, moim zdaniem. Dobra, pokaż. Czy już jestem idiotą? teraz zobacz. I ostatnia część testu. Mam wrażenie, że mi dałeś dwa razy to samo pod rząd. Aha. Ale... dowiesz się z filmu. Tak. Z internetu. Proszę bardzo. W skrócie gitara to gitara, tak? Mhm. To jest ten Sire, tak? Według tak, ciebie? Moim zdaniem tak. No dobra, no to możesz zdjąć okulary. W tym momencie zgadłeś. Okej. Okay. Ale za pierwszym razem, znaczy zgadłeś, no nie wiem, czy zgadłeś, czy wiedziałeś, ale no w tych pierwszych testach... Tutaj już po pick-upach, tu już po brzmieniu raczej. Tak? Tak. No dobra. Bo już w tym momencie wszystkie były tak samo otwarte dla mnie. Rzeczywiście miałeś tak, że przez chwilę dałem ci tą samą gitarę, no, ale raz miałeś rozłączone cewki, raz miałeś pełne cewki. Wiesz co, jak ja sprawdzałem najpierw na komfort grania, jak mi się gra, dopiero w tym momencie, jak już nie byłem pewien, to dopiero zacząłem się wsłuchiwać, jak ona gra i to wtedy podjąłem decyzję, że to jest to. Że to jest to. Tak. Raz wybrałeś, że to jest Samik. Aha. Najbardziej ci się podobała się, tak. Melody Maker. Tak. Czyli dwójka, to była ta, która tak. Się niby najbardziej podobała. No dobra, a jak tak na ślepo, jak wrażenia, to czy to są, czy jak nie widać... To nie słychać. To czy słychać, czy nie słychać? Trzymaj. Kurde...
Ja tych gitar nie znam aż tak, nie? Więc to tak naprawdę, tak jak już mówiłem, no gitara to gitara, nie? Jedna jest cięższa, druga jest lżejsza, jedna jest twardsza, druga jest, jest miększa. Ale tutaj to są takie... I to też jest tylko... Ja to rozpoznałem tylko i wyłącznie dlatego, że zwróciłem uwagę na coś, co w tej gitarze zapamiętałem, no? Bo że ona miała takie specyficzne brzmienie. Mm-hmm. Bo tam Melody Maker to jest w ogóle inna bajka, ale która tam to była? Standard, jeszcze? Tak? Tak, to tam... Jak coś, to tu masz rozłączanie cewek, tak? Znaczy jakby ktoś mi dał te, no poza tą dwójką, tak? Poza no. tym Melody Makerem, jakby mi ktoś, jakby było ciemno, ciemny klub i ktoś mi dał którąś z tych, to myślę, żebym zagrał na każdej, tak? Bo to jest, mm-hmm. to są już takie, to już są naprawdę niuanse. Czyli nie wyczułeś na przykład różnicy pomiędzy najwyższym, bo to jest tak, no jedna kosztuje tysiaka z hakiem, jedna kosztuje tam niecałe 3000, a jedna kosztuje 10 tysięcy. No to jest smutne, że nie. Że nie. Że nie czuć tych właśnie 10 tysięcy pomiędzy tysiącem. No? Aha. Może w jakiejś dłuższej perspektywie, no, na przykład ta za 1000 się rozklei. A ten tylko mu, temu się pęknie tylko tutaj główka, tak? Ale to, ale tak, no, tym bardziej, ja też nie jestem taki doświadczony, że miałem tysiące gitar w ręku i tak dalej, więc tym bardziej dla laika, który na przykład szuka gitary, to by nie znalazł, bo to by nie wiedział, czym się różnią, tak? No to chyba dobrze świadczy na przykład na tą gitarę, nie? Dobra. Ja zamykam oczy. Dobrze. Nie podglądam. Mam kostkę. Pamiętam o przycisku mute. Pamiętam o przycisku mute. Teraz gitara numer 1. No nie wstałeś, to już wiem, że nie wybrałeś żadnej z tych. Tak? Na pewno? No na pewno. No znaczy w sumie tak, ale... Okej. Okay. Uwaga. Tylko jest nastrojona w standardzie, więc możesz nie wiedzieć, jak się gra. Zajebista gitara. Tyle mogę na razie powiedzieć. Okej, okay, to czekaj, że to jest naprawdę zajebista gitara, nie? No. Bardzo fajnie się grało i dźwięk jest taki, to, jaki być powinien. To wezmę teraz inną. O Jezu, to muszę odstawić. Przejść tutaj. O Jezus Maria. Może to, może tamtą. Ponieważ czary mary. Czy mówisz, że... że ta ci się podobała najbardziej? Ta co upadła... Nie, upadła inna. A inna upadła, dobrze. Trzeba zobaczyć na filmie. Mhm. Teraz gitara numer 2. Czyli tamta była numer 1, ta jest numer 2. Ta jest jaśniejsza, ma tą samą pełnię brzmienia, ale jest trochę taka jaśniejsza się wydaje. Wszystkie jak nie widzę, to trochę nie stroją. Nie wiem, to znaczy, że słyszysz. To znaczy, że słyszę, to znaczy, że pewnie coś tam krzywo naciska. No tak nie czuję się, trochę na tego ślepaka się nie czuję taki pewny w tym, co tak na tej gitarze robię, nie? Na pewno brzmią inaczej. To znaczy, no brzmiały, na pewno brzmiały inaczej. Nie wiem, czy to była inna gitara, wydaje mi się, że tak i brzmiały na pewno inaczej. Okej, okay, czekaj. I mam tutaj przycisk. Dużo jaśniej brzmiała, obie miały fajną pełnię, ale ta brzmiała dużo jaśniej, ta druga, no. Tutaj czuję, że z matowy gryf, to może być to, to tak. Ona nie ma tej samej pełni, co miała tamta. Ma, ale czyli ma która, tą samą, ta ma pierwsza, czy tamta druga? No i jedna i druga. Nie ma takiego tak zwanego ciała, niektórzy na to mówią. Thank you.
jestem w stanie, no wydaje mi się, że to jest ten Sire przez to, że jest tutaj inny gryf, to się czuje w, w tej matowości, ale generalnie no brzmieniowo to, to nie jest gitara, która odstaje od tamtych jakoś totalnie, znaczy jest inna, no tak, ale, ale, ale nie jest gorsza, tak? To jest wciąż kwestia gustu. No nie no, oczywiście, no, ja mówię o swoim guście w tym momencie. Dobra, dawaj jeszcze ze dwie. Nie no, już zostało chyba, to, to była trzecia. No dobra, ale ja cię tam przetestowałem na więcej, nie? O Jezus, ale ja nie wiem, które były nastrojone, które nie. Ty teraz nic. Dla mnie to nie ma znaczenia. A nie, miałem, bo okazało się, że jednak słyszę. No właśnie. Tak, muszę tu mu te jeszcze. Uwaga. Dobra, ta brzmi najgorzej. Zmień pick-up. A, dobra, poczekaj, a może to. Zmieniłem pick-up i zaczęła stroić. Cała, ta brzmi najgorzej. Okej. Okay. Cały czas. Uważam, czyli to jest czwórka, dobra. Czyli uważam, że ta jest cały czas najgorsza. Jak myślisz? Co to jest? Znaczy tak, no chyba wydaje mi się, że wiem, która była Sire'em, która? Była trójką. Wydaje mi się, że pierwszy był standard, drugi był żółty, potem był Sire i to jest Samik. Tak, tak obstawiam. Mogę już zdjąć okulary? Tak, myślę, że może, bo myślę, że cokolwiek bym ci dał, to i tak byś to odgadł. Dlaczego bym to odgadł? No bo znasz te gitary, wiesz. Wiesz co, niekoniecznie, no. Powiem ci tak, na tym Melody Makerze grałem 15 minut, na standardzie nie gram, bo jest mi go szkoda. No to teraz tak. Ale patrz, ale Samika rozpoznałem. Okej. Okay. Samik też miał wybór. Samik, ten... Samik ma humbuckery też. To troszeczkę jest też inaczej. No, standard też ma chyba, nie? Mhm. Dobra, no i co, jak było? To jest ta za 1000, tak? Tak. Pierwszy był Samik, pierwszy był ten, czyli no. NS coś tam. Sire, tak? S7. No to ja myślałem, że to był Gibson. Nie, Gibsony były dwa, tylko teraz kurwa, zapomniałem, który był który. Chyba... Trzeci był Melody Maker, a drugi był Standard, tak. No to powiem ci, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że pierwszą gitarą był Standard. Czyli nie rozpoznałem, jak mówiłem, że jest Sire, to nie był Sire? Jak tak, mówiłem, tak, że... tak. Myślałeś, że Sire to jest... że Sire to jest chyba Melody Maker, tak mi się wydaje. Że jest matowy, to matowy gryf, to że to jest... Tak? Sire, tak. Ale... Nie znam się aż tak na tych P90, czy jak one tam się nazywają, ale one nie brzmią chyba tak samo jak tamte. Mm-hmm. Że te są faktycznie bardziej pełne od tamtych. Te mają jakieś tak... Jest ich jest tego więcej. Tych w Sire'ze jest tak, tego więcej. Tak, ale nie wiem, czy to jest kwestia pick-upu, czy to jest prawdziwa P90, czy... Znaczy, no czym jest prawdziwa P90? Znaczy, no tak, czy to jest... No konstrukcyjnie. No konstrukcyjnie tak, no ile tam jest drutu nawiniętego w jednej, w drugiej. Brzmi, jak to... bo to jest właśnie, jak ja sprawdzałem, to miałem, nawet jak bez zasuniętych, to najbliżej mi brzmiał ze standardem. No właśnie, no mówię, ja myślałem, że to jest standard. Tak. Ja myślałem, że to jest standard. Autentyk. Drugą bym obstawił, że jest, z drugą bym obstawił, nie, no mówiłem, że trzecia jest tym, ale myślałem, że ta pierwsza jest, myślałem, że pierwsza jest chyba standardem, druga jest Melody Makerem. Okej. Okay. Na a Melody Maker, że jest tym. No. No to nieźle. Całkiem przyjemnie w takim razie. Czyli czekaj, ta 1000, ta ile? Chyba trójkę, coś tam, czy 2,7, nie pamiętam teraz. W tej konfiguracji, tak? Dobra, no. Okay. Tamte standardy, tak? No, no, albo nawet, no, no coś takiego, no nowka sztuka, tak. Melody Maker, no nie do kupienia akurat w tej wersji, w tym momencie, ale to była tania gitara, tam wiesz, powiedzmy, że cenowo mniej więcej kosztowała tyle, co ten Sire, nie? Powiem ci, że zawsze chciałem mieć takiego standarda, ale nie widzę sensu dawać za gitarę 10 tysięcy, która się nie różni od gitary za 3 tysiące. Po prostu, poza tym, że ma, wiesz, metkę, no tak, napis, no to jest dużo, no bo to wie, no to jest... To robi, tak? To robi i wiesz, to zawsze będzie trzymało wartość i jest to instrument poniekąd też kolekcjonerski, no ten nie jest, tak? Na wiesz, w żaden sposób, ale do grania
myślę, że to chyba... Gdyby nie ten zaostrzony tutaj, to by było to samo, co to, nawet tak samo są pomalowane chyba. Aha. No to nic, dziękujemy bardzo. Chyba wszystko zostało powiedziane i już chyba nie muszę Lipera wypytywać o jego wrażenia, bo chyba właśnie je powiedział. Posłuchamy... Nie, tak, myślę, że jak ktoś chce kupić gitarę i ma do wyboru 3, to niech sobie zasłoni oczy i ją wybierze. Bo jak zobaczy, że gitara kosztuje 3000 i będzie ją porównał do gitary za 10, to wiadomo, co wybierze. Że ta za 10 na pewno musi brzmieć lepiej. Uh-huh. No to jest dobre, nie powinni zasłaniać oczy w sklepach. Wyłączamy światło. Radar dla Guitar Center, Artur specjalne plastry na oczy dla klientów. Znaczy mi chyba zależy, żeby sprzedali gitarę za dychę niż za 3, prawda? Ale myślę, wiesz, może im też zależy, żeby sprzedać 3 po 3, tak? No jednak już... gitary też się kupuje oczami chyba. No tak, tak, nie, no to jak najbardziej, nie? Wiadomo, to na, to na 200%, ja to na pewno kupuję oczami. No tak, no bo twój ulubiony gitarzysta miał taką mecę, też musisz. Tak, tak, i kupuję też napisem, no ale jak słyszymy, na ucho wybrałem Sayera jako standard. Tutaj jeszcze, tak jak ci mówiłem, że żona była trochę dla mnie za twarda, no ale ty ją wyciągnąłeś prosto z pudełka i myślę, że jakby... pokręcić to by się... inne, wiesz, możliwe, że tu są dziewiątki, tutaj są dziesiątki, no tak jest, tak jest, wiesz, trochę nie do końca... Kwestia ustawienia chyba, nie? Tak jest, tak jest. Dobra, no to nic, dziękujemy. Dobranoc, na razie. Za obejrzenie odcinka do końca, naprawdę to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo oznacza to, że interesujecie się gitarą, a to gitara jest najważniejszą ze sztuk. Tak jak wspominałem, zapraszam do wspierania kanału. W tym miesiącu mamy ewolucję październikową, czyli zbieram kaskę na konkretne lekcje gitarowe, które chcę zrobić przez cały miesiąc. 3 godziny dziennie, od poniedziałku do soboty, codzienne ćwiczenia, które zarówno mają mnie podszkolić w grze na gitarze, wam pomóc w słuchaniu tych próbek na lepszym poziomie, ale również jest to eksperyment, który ma na celu po prostu sprawdzenie, czy jeszcze się da, czy warto, czy rzeczywiście takie intensywne ćwiczenia akurat w taki mocny, usilny sposób coś robią. Więc zapraszam do wspierania poprzez Patronite, guzik wesprzyj pod filmem. Zapraszam do jednorazowych podziękowań. Przypominam również, że nagrodą główną w naszej zabawie patronite'owej w tym miesiącu jest taka oto gitara. I wszyscy, którzy patronują, no, mają szansę to wygrać i mają szansę zostać właścicielem takiego instrumentu. Dodatkowo są jeszcze dwie ciekawe sytuacje. Sytuacja numer jeden dotyczy wszystkich, którzy rozpoczęli swoje patronowanie w sierpniu i we wrześniu. Dodatkową nagrodą jest taki oto skłajerek, więc druga zabawa to taki oto skłajerek ufundowany przez Gigi, jednego z patronów, którego wygrał i stwierdził, że bym go przekazał dalej. Propsiorki! Dodatkowo jeszcze wszyscy, którzy już wspierali kiedyś kanał i powrócą do tego wspierania, biorą udział w zabawie numer 3. Zarówno w zabawie numer 1, zarówno w zabawie numer 2, bo dołączą do nas we wrześniu, ale również jest zabawa numer 3 i mamy tutaj do czynienia z dwoma
preampami od Analog Workshop. Jeden nazywa się EcoBoost, a drugi nazywa się Deep Amp. Oba są gdzieś tam na kanale, można je znaleźć. Są to takie układy, które po prostu troszeczkę zmienią barwę waszego instrumentu, które można zamontować w środku. Mogę go zamontować oczywiście ja, może go zamontować ktoś z was. Jeżeli przyślecie gitarę, to zamontujemy wam go oczywiście w serwisie. Więc trzy takie oto zabawy, trzy zabawy wspierające ewolucję gitarową, a wszystkim, którzy już wspierają, wszystkim, którzy już są na liście, bardzo, bardzo dziękuję, bo jak wiecie, dzięki wam ten kanał idzie do przodu, dzięki wam ten kanał się rozwija, dzięki wam to wszystko tutaj się kręci i po prostu no to jest w tym momencie dzięki wam moja praca. Przez cały czas wam za to dziękuję, bo to się mega, mega należy i pewnie bez was nie wyglądałoby to tak, jak wygląda, więc w tym momencie utrzymujecie całkowicie Fogownię, wszystkie opłaty i wszystko, co jest z tym związane z prowadzeniem takiej działalności, to wszystko jest dzięki wam. Mega, mega propsiory. Zapraszam do dołączenia do tej listy. Oczywiście również na samym końcu odcinka, jak zwykle, jest końcówka samochodowa, ale te końcóweczki się kończą, więc jest specjalna akcja. Nakręćcie swoją końcówkę samochodową. Bierzecie telefon, bierzecie aparat, bierzecie kamerę. W poziomie kręcicie przez minutkę samochód, kręcicie, coś opowiadacie, nie musicie opowiadać, wtedy dołożę muzyczkę. Jakiś fajny samochód gdzieś w waszej okolicy, wasze auto, które na przykład służy wam do przewożenia gratów, niech to będzie tematyka samochodowa, która jest na tym kanale od wielu, wielu lat. Czekam na wasze końcóweczki oczywiście. Słuchajcie, fajne wiosło to jest. Jeżeli szukacie czegoś gibsonowatego, jeżeli szukacie czegoś takiego z tymi nowoczesnymi tu feature'ami, trochę szkoda, że tutaj nie ma wcięcia. To jest takie, skoro tutaj zrobili, to mogli zrobić też tu. No ale jeżeli szukacie czegoś do 3000 i jest to Les Paulowaty, no to na pewno warto się nad takim sajerkiem zastanowić. Dziękuję wszystkim za to, że naprawdę oglądają do końca, bo dzisiaj deska była już po końcówce samochodowej, a co? Czasem można namieszać i sprawdzić, kto ogląda do końca, więc możecie napisać, widziałem deskę. Elo!